Jan Szymański. Solista, instrumentalista, skrzypek. W swoim repertuarze ma przede wszystkim oberki, kujawiaki, kujony i polki łowickie. Jest praktykiem łowickiego zwyczaju barabanienia podczas świąt religijnych. Pierwsze wesele zagrał na skrzypcach, kiedy miał 14 lat. Wołano na niego wtedy Janko Muzykant. Młodego Jana pociągało w skrzypcach wszystko. Dźwięk, dotyk smyczka, zapach żywicy. Z czasem nauczył się też grać na klarnecie i saksofonie. Muzyką wypełnia swoje życie na co dzień. Kultywuje tradycje łowickie, grając solo i w kapelach na dożynkach, zabawach, po tańcówkach, prowadząc warsztaty i regularne zajęcia dla stałych uczniów. Występuje w amatorskim zespole regionalnym imienia Władysława Stanisława Rejmonta w Lipcach Rejmontowskich, w którym miał okazję prezentować region łowicki, między innymi w Austrii, Francji czy w Niemczech. Swoją muzyką uświetnia regionalne uroczystości, festiwale, konkursy, towarzyszy ludowym obrzędom i widowiskom. Zarówno jako muzyk solowy, jak i członek kapel jest stałym uczestnikiem i wielokrotnym zdobywcą nagród na najważniejszych imprezach w dziedzinie muzyki tradycyjnej w kraju, w tym Baszty na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Za szczególne zasługi na rzecz przekazywania tradycji i folkloru muzycznego otrzymał odznaki Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Kultury Polskiej, a także Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi. Przekonuje, że będzie grał jeszcze długo, bo muzyka nie tylko zapewnia mu kontakt z ludźmi, ale dzięki niej czuje, że żyje. Bo muzyka to jego druga, zaraz po żonie, największa miłość.